Dzień dobry, moi kochani. Kłania się Zolta, odkrywca. Jak zimno, lato, a tu 9 stopni od rana. Ale nie ma co, zaraz się rozgrzejemy. Kochani, nowe pozwolonko, nowy teren. Dzisiaj taki rekonesans. Zobaczymy, co tutaj wychodzi, co będzie wychodzić. A może nic nie będzie, bo to różnie bywa. W naszym hobby rękawiczki, w naszej pasji. Wam życzę miłego oglądania. Nie zapominajcie zasubskrybować kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. Kciuk w górę, komentarz pod filmem, oczywiście miły. I dobrej zabawy, a ja startuję. Trzymać kciuki. Tak to można chodzić. Ja pierdzielę, słoneczko wyszło, zrobiło się trochę cieplej. Ja mam drugi sygnał, pierwszym był kapsel, a teraz patrzcie się. Nie wiem, czy to dobre wejście. Ja nie lubię takich wejść. Lubię gdzieś pod koniec, po środku. Dobra, odwracam kamerę i oglądamy. Patrzcie, moi drodzy, tak sobie leżało, niegłęboko, no ile? 15 centymetrów. Myślałem, że będzie hamerek, bo taki cieniuteńki dźwięk, fajny. A tutaj mamy srebereczko jakieś. O, chyba to będzie tylko 50% srebra. Georgius piąty, ale mamy silverka na wejście, ale mam zakłócenia tutaj od czegoś. Ale jaja! Jest srebrunio, ale się cieszę, nie? Zobaczymy, czy to wejście było dobre. Znaczy wejście dobre, ale zobaczymy, jak to będzie skutkowało dalej. Bo to tak, jak już kiedyś mówiłem, jak z pierwszą rybą. Od razu branie, od razu ryba, a potem cisza w eterze. Jest srebrunio. Pięknie. Jezu, to są takie jakieś dziwne zakłócenia, że przed chwilą straciłem połączenie ze słuchawkami, ale słuchajcie, taki... Gdzie to było? Nawet ładny sygnał, 66. Taki tidit, 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 tidit. O, nawet pod 70. Dobra, ja to kopię i zaraz wam pokazuję, co to jest. Co by to nie było? Sygnał. Wykopane i ja już widzę i jest monetka, patrzcie się. Jest monieciaczek. Pięknie. Ale będzie zajazd. Dobra, kochani, bo ja mam tutaj takie coś jak szczoteczka. Także jakoś to przeczyszczam. Może nawet nie będę się wyłączał. I zrobimy to jakoś tak, może trochę niefachowo. Ale zawsze. O, babiszon. Będzie babiszon. Dobra, portki. Tutaj w kancik portek. O. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Tak, ewidentnie baba na wózku. O, roku to na pewno nie dojrzymy, bo jest tak zajechana. Ale widać jakąś mordkę. Widać jakąś mordkę. Czekajcie, mój drodzy. A, będzie ten, będzie George. George piąty, tak jak to sreberko. No, to mamy. Mamy babiszona. Ale zajazd totalny. A mi się tutaj, zobaczcie, posypało. Stormy muszę pozbierać. Zestaw na wykopki poszukiwacza po 40. Stoperal i przeciwbólowy, nie? Co, żeby, kurde, w pory nie narobić ze szczęścia. Znajdkowego. Dobra, jeszcze robię tutaj taki rekonesans do połowy tego pola i pójdę sobie na drugie. I zobaczymy, co tam wychodzi. Nieźle, jest srebrunio. Dobra, żeby tej szczoteczki nie zgubić. Bo już trzy chyba zgubiłem. Dobra, zawijamy moneciaka, dwie monetki, ale kurde, jeden kapsel, nie ma dużo śmieci. Nie ma dużo sygnałów, a jaki sygnał to właśnie jest taka znajducha, ale zajazd totalny. No nic z tą monetą więcej nie zrobię. Jedyne co mogę zrobić, to ją schować do pudełeczka i niech sobie leży w pudełku, a nie w ziemi. Jak będą takie zakłócenia, moi drodzy, to będę musiał się przenieść. Nie wiem, czy wysłyszycie to w słuchawkach, ale nie wiem czemu. Nie ma tutaj żadnych linii, no są tam w oddali. Tutaj nie ma żadnego zwierza, no ale jest pastuch. Nie będę sprawdzał, czy pastuch jest pod napięciem. Dobra, ale mnie o pastuchu i o zwierzach. Jest kolejna monetka i pewnie będzie znowu babiszon. O nie, nie będzie babiszon, bo jest ta harfa. Jedną ręką to sobie można kury macać. A ciekawe, skąd się wzięło powiedzenie, że jedną ręką można kury macać. A, jednak są zwierzę na tym polu, bo jest chicken pen. Fajna, duża monetka, sygnał, nie do pominięcia. Dobra, także coś się dzieje.
Oby na tamtym terenie nie było, kurde, takich zakłóceń. Bo to bateria siada, ale dzisiaj się przygotowałem. Ja się dzisiaj przygotowałem i wziąłem powerbanka w razie czego. Wziąłem powerbanka, jakieś kanapeczki. Posiedzimy sobie z 4 godzinki. Dobra, to mamy babiszona, mamy srebereczko. Oj, sreberko byśmy mieli, właśnie wypadło. I czekiera. 3 monetki. Ja już jestem bardzo zadowolony. Jestem ogólnie zadowolony z tego, że mogę dzisiaj sobie wyskoczyć, że dostałem nowe pozwolenie. Jezu, wszystko to jest tak uwalone. Po ostatnim razie jeszcze. Także lecę dalej. Mówię, do połowy ten teren i przenosimy się. Tam niby jest jakaś krowa, ale podobno przyjazna. Także się przekonamy. Jest. No, przeniosłem się z tamtego terenu, gdyż zrobiłem sobie, moi drodzy, test na monecie i tam są takie dziwne zakłócenia, że co trzecie machnięcie cewką sygnał jest monetkowy, nawet na tym sreberku, a tak bije na złom. Dobra, ta krowa niby przyjazna, kolega mówił, także zobaczymy, spróbujemy przejść tam. Specjalnie koło nie zobaczymy, jak zareaguje, bo tam jest taki mały landzik, ja sobie musiałem zobaczyć przed chwilą na mapie, wygooglować, bo te tereny są przepotężne. No i w sumie nie wiem, gdzie tutaj dokładnie chodzić. Cześć, krówko. Cześć, króweczko. Nie bój się, ja tutaj tylko idę sobie pokopać, nie? Także spoko. O, i tutaj jest taki mały terenek, zobaczyłem na mapie. Spadaj. No, taka dziwna trochę. O, bo ona ma małego. Ona ma małego. Dobra, dobra. Ja tutaj nic nie zrobię małemu. Ja sobie idę tylko tutaj. Nie bój się. Ja sobie przychodzę tutaj. O, pod drucikiem. O. Nie bój się, krówko. Spokojnie. Patrzcie. O, tam byki się. Kurde, wiecie co robią, nie? Nie bój się, krówko. Dobra, to już wiem, że tędy nie wracać. Już wiem, że tędy nie wracać, bo ten... Krowa broni cielaka. Jo, pierdziele, wydygałem się trochę, nie? O, tutaj jakie tereny, nie? Dobra, tamte nie przeskoczą. Jedziemy. Jakieś tutaj fajne stare drzewa. Cielak pobiegł do matki, także mam spokój. Tam duże trawy trochę. Dobra, lecimy dalej. Aż się muszę, kurde, napić. Wam powiem, że przed chwilą po sobie tego nie poznałem, ale jak szedłem i ta krowa szła za mną i zobaczyłem tego małego cielaka, mówię, aha, będzie smuga, ale dobra, mam ten cicho biegi, nie gumowce dzisiaj, także dałbym radę. Ja się cały trzęsę, nie? Wiecie, że krowa też zaatakuje w obronie małego. Dobra, patrzcie, tak wygląda ten terenek. I robię go bardzo dokładnie, nigdy się już nie przenoszę. Co będzie, to będzie. Robię go i jak będę tutaj przyjeżdżał, będę robił każdy teren po kolei. Nie będę skakał. Tam jeszcze olbrzymie tereny. Trawka skoszona. A w ogóle, jak to skończę, to jeszcze mam dostać inne pozwolenia. Ale oby coś tutaj wychodziło. Dobra, napiję się i... ja pierdzielę z krowami. Lecimy. Teraz trochę sobie polepszyłem, uciekając z tamtych zakłóceń. Bo się wywaliłem w takie kamienie, nie? Musiałem wybierać ręcznie. Kurde, myślałem, że monetka. A to zwykły kalesoniak pospolity. Ale tak leżało, mówię, kurde, jakie maleństwo, takie napisy, a to nawet nie kalesoniak, to może być coś, kurde, od jeansów, dżinsów. No, nic starego pewnie. No jak co to może być? No, zwykły guzior. Zwykły guziczek. Ale jakieś tutaj zdobionka, jakieś napisy. O, na kamerze będę lepiej widział, bo ja ślepy ultra zarąbisty guzik. Dobra. Kamienie układamy z powrotem. Zobaczcie, takie głazy muszę tutaj wyjmować. Wszędzie są poukładane. Nie wiem, może ktoś utwardzał tutaj ten teren. Kiedyś, no nieistotne. Zostawiamy tak, jak zostaliśmy, ale bym się, kurwa, polepszyłem, nie? Powiem wam, że wyłączyłbym tego pastucha, bo widzę tutaj ten, gdzie może odłączyć ten drut, ale kurde, nie wiem, co by się stało wtedy, czy ta zwierzyna się nie rozbiegnie. Dobra, 2 sygrały w jednym domku. To zaczynamy od monetki, tutaj coś jest, zaraz będziemy szukać. A tutaj mamy moneciaka. Czego? Patrzcie, zaraz mi znowu słuchawki rozłączy. Nie wiem, czemu gubię zasięg z bluta.
A krowa się patrzy na mnie, tam stoi za tym, poczekajcie, przybliżę, może ją zobaczycie, nie? Gdzie ty jesteś? Czekaj, o, tam koło tych krzaków. Nie, nie zobaczycie, pewnie tylko jej głowa wystaje. Jaka zaciekawiona. Dobra, kochani moi. O, Giorgiowo nam się robi. Albo lepiej, bardziej jak Stalin wygląda, ale jest moniak. No, zwykły ten peniacz brytyjski. 1906. 1906 George któryś, nie wiem czy piąty, czy nie, żeby się nie pomylił, bo z tymi datami to wiecie, jak to z historią, nie? Dobra, nieistotne, mamy monetkę. Tutaj 30, 34. Już pikło. Już gdzieś pikło. Co to będzie? O, jakieś... O nie, to nie to. Dobra, mamy tutaj w tej bryłce sygnał. Był 34 i patrzymy, ale biło tak jak tamten guziczek. Patrzcie. Dobra, jest akcja taka. Akcję mamy taką. Akcję mamy taką. Wystaje kant. Patrzcie, się wystaje kant. Guzik czy coś innego. Guziczek. Kurde, guzik, ale wiecie co pomyślałem? Że będzie hamereczek malutki, a to malutki guziczek. Ale jest adrenalina. Zagotowałem się, a to jest najważniejsze. Dobra, do torby. To do moneciarki. I szukamy dalej. Dobra, mała chwila przerwy, co by naładował baterię, bo tak wyskoczyłem z domu, też tylko kawa. I ciach, i na żołądeczku czuć, także przekąszę coś, ale powiem wam, że przez te zakłócenia no tracę 70% naprawdę fajnych, kurde, sygnałów. Nie wiem, są jakieś wykrywacze, nie wiem, chyba ma to Deus nawet, że na Deusie dwójce można wyeliminować chyba, nie jestem pewien, ktoś mi kiedyś mówi te częstotliwości, na jakich działają te druty, czy coś takiego i to są te sygnały wyeliminowane, no nie wiem, u mnie jest tragedia. Tragedia oczywiście w przenośni, to tylko sygnały, bo jaskółeczki jak nisko latają, chyba deszczem pisknie. Dobra, jakaś micha, zjemy coś, pochodzimy jeszcze z godzinkę i co? I będziemy do domku lecieć. Tam jeszcze bym chciał pójść na to jezioro, bo tam jakieś jezioro jest. Właśnie farmer znajomy mi mówił, że tam bardzo dużo ludzi przebywało kiedyś. Teraz jak jest lato, może jakieś znajdki współczesne, ale kurde, no daleko iść. Skończę ten terenek tutaj dokładnie. Zobaczymy, może jeszcze coś wyskoczy. Ale teraz, jak mówię, chwila przerwy. Teraz patrzcie, jaki strzał, nie? Ja pierdziele. Moi drodzy, miałem tego nie kopać, ale mówię, no jest sygnał. A tym bardziej, że ciężko wychwycić wśród tych zakłóceń od tego pastucha jakieś konkretne, ten był konkretny. Patrzcie, jaki strzał. Siekierka motywna. Taką, jaką wykopał Golden Maniek kiedyś i oddał do muzeum w Kent, jak się nie mylę. Oczywiście żartuję, ale jak to wyglądało, nie? Jak wyskoczyło kawałek żelastwa jakiś. No, pożartować trzeba, nie? Także spokojnie, z dystansem. Z dystansem to... A może to coś było? Patrzcie się. Ale nie, no, żelazna. Jakiś zawias może. Kurde, no wygląda to ciekawie. Nie, no, zawias, patrzcie. Jest dziurka, czyli był jakiś coś od bramy, coś od czegoś. Kawałeczek żelastwa, dobra. Torba, dołek. I wiecie co? Chyba się przespacerujemy wspólnie tam nad to rozlewisko. Tam jakieś krzaki, tam widziałem jakieś są jakby fundamenty tam dalej. O, tam gdzieś. Dobra, zobaczymy, ile mi starczy sił. Jak coś to pociśniemy tam tak dla samego siebie i dla was. Zobaczymy, co tam jest. O, właśnie. No znów musiałem się posłużyć mapą w Google, dlatego że mówię, idziemy tam zobaczyć, zobaczcie, już ile przeszedłem, ale tam w oddali znowu są jakieś zwierzę. No na pewno nie drapieżne, ale wyczaiłem tutaj drogę, ale ja się dzisiaj nachodzę, nie? Dobrze, dla zdrówka, będzie się lepiej spało, a dzisiaj czuję, że ze śnięciem problemów nie będzie, bo wczoraj położyłem się o 1:15, a wstałem o 3:40, także sobie obliczcie. Ale tu jest klimacik, dobra. Zobaczymy, co tu jest. Są tu jakieś stare
jakby fundamenty, już wam pokazuję. Patrzcie się, moi drodzy. Tam, gdzie tamte drzewka, tam widnieje na mapie jakaś ścieżka. A tu zobaczcie, no tutaj kurde ciężko. Ja to ten z deszczu podrynę. Tam zakłócenia, a tutaj trawska. Oj, bobki. Bobki. Krowie. Ale zobaczcie, może takie miejsca sobie skanować, kurde. A czemu nie? Może ktoś tu siedział kiedyś? Dobra. Bez. Ale takiego kompotu z dzikiego bzu by się napił. Że teraz ludzie tak tego nie robią. Tutaj, nie wiem jak w Polsce, ale to było zdrowe. Babcia robiła, mama. Zielony. Dobra, skanuję tutaj. Krowa wyleżała. Wyleżała trawsko specjalnie dla mnie i potem idziemy tam, wyczaję tą drogę i zobaczymy, gdzie nas poprowadzi. Dobra, aż dotarłem do tej drogi, ale się człowiek musi nalatać. A jeszcze przed chwilą się wracałem. Kurde, z zadyszki dostałem. Bo mi kurde digger wypadł. Dobra, tak. O Jezu, prąd w tym dotknąłem łopatą. Tutaj, kurde, no. Nie wiem dokładnie, gdzie mam pozwolenia, wiecie, moi drodzy. Wczoraj tak szybko przejechaliśmy, a to tutaj, a to tutaj, a to tutaj i troszeczkę się zamotałem. Nie wiem, czy ja jestem, kurde, na dobrym terenie. Cicho, tu jest jakaś bramka. O, tam jest to jezioro. Jakieś rozlewisko. Ale taka brama, żeby tu byka nie było. Jakie tereny piękne, nie? Czekajcie, ja tylko tutaj... Dobra, tego nie dotykamy. O Jezu. Nie ma tu nic, bo jak coś, to będzie smuga szybka. Nie, dobra, nie ma tutaj żadnego zwierzęcia. Tutaj jakieś stare... A, to był ten. To był Nigel. Jakieś imiona sobie kiedyś ktoś wyrył. Pojnik. Tutaj była woda i pojnik. Jakoś tak to się nazywa, nie? Że się piły sobie krówki wodę. Ale tu jest pięknie, nie? No to co? No to tutaj polatamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już tam dalej nie idę. Nie chcę się. Ile ja zrobiłem kilometrów. Ale się tutaj na tym terenie, zobaczcie, tutaj w tym padołku takim, ale się bombardowali browarami, nie? Zrywka na zrywce, ale tutaj sygnał podwójny, taki tik, tik, tik. O, kamienie znowu, to trochę potrwa. Czekajcie, czy on tutaj jeszcze jest, czy ja go nie wykopałem? Jest, dobra, poczekajcie, bo jedną ręką tutaj chyba nie dam rady, a może? Troszkę bym ping-ponter namierzył. O ja pierdzie. Po rezultacie. Czekajcie, zobaczymy czy... Dobra, wezmę się za to konkretnie i zaraz zobaczymy, co to jest. Inny sygnał niż te zrywki, które tutaj były. Dziesiątki tego. A fajne miejsce w ogóle, żeby sobie usiąść. Wypić browareczka. I chwilę oddechu złapać. Ja pierdziele, to była przeprawa. Tego już nie mogłem wydostać. To jakiś, zobaczcie, to jest głaz. Oto mam swój zacny, podwójny sygnał. Ja pierdziele, ale się tego, kurde, tutaj już mi głowa rozbolała, nakopałem, nie? Jakaś folika, jakiś kapsel. Dobra, jakbym nie sprawdził, to bym nie wiedział, a mogło być coś zacnego. Wpadła jeszcze jedna moneta, którą chciałem wam pokazać, ale... Albo ją zgubiłem, albo gdzieś tutaj jest w tej torbie zrzutowej. Jakaś zwyczajna irlandzka z tym takim ptakiem dziwnym. Ale zobaczcie, gdzie ja dotarłem. Miałem tu nie przyjść, nie? Na pewno będę spadał zaraz, bo idą czarne chmurzyska. Będzie lało, jak zdążę, bo mam jakieś 3 km do auta. Ale patrzcie. Jaki klimacik, nie? Coś pięknego, jak Mazurskie jeziora. Ja tu nigdy nie byłem i ja tutaj może zajrzę na rybki. Ze spinningiem, bo czemu nie? Dobra, zbliżam się, startuję do wyjścia, żeby tam nie drażnić, bo też są z małymi, a już się patrzą na mnie. Fajnie, coś się działo, nie ma tragizmu, oczywiście jeszcze nie kończę, jeszcze tam przeskanuję, a może tą drogę przeskanuję, wiadomo, chodzili tą drogą, droga tylko jedna. Próbujemy. Kończę, moi drodzy, te dzisiejsze moje wykopkowe podboje, zmęczony.
Jakieś monieki, moniki może. Jakieś moniaki powpadały, sreberko jest, siekierka motywna wpadła, będzie clickbait, nie? Czy już był, bo to już końcówka filmu, nie? Zabijecie mnie za to. Dobra, udaję się tą drogą do szosy, potem do auta i jadę odpoczywać. Zacny dzionek, pochodzone najważniejsze. Zobacz, jak starczy sił, może jutro pojadę, ale mówię, tutaj są te zakłócenia, także jutro bym strzelił na może jakiś inny teren. Mam jeszcze taki, jest kawałeczek drogi, ale to jutro. Dzisiaj jest dzisiaj, jutro jest jutro. Jutro będzie jutrem. Trzymajcie się, nie zapomnijcie. Subskrypcja, jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobił, obowiązkowo. Kciuk w górę. Komentarz pod filmem. Przepraszam, że nie odpisuję na wszystkie komentarze, ale na pewno wszystkie skrupulatnie czytam. Brak czasu czasami. Dzięki. Do kolejnego. Kurde, styrany jestem. Jest, było fajnie.